wywiezienia jej do Rosji. Armia Czerwona również wywiozła ponad 40 tysięcy górników ze śląskich kopalń jako robotników darmowych, przymusowych na Syberię, do ich kopalń. Armia Czerwona wywiozła tysiące patriotów z Armii Krajowej, powstańców śląskich, do obozów filtracyjnych, często urządzonych w byłych hitlerowskich obozach, tak jak na przykład w Oświęcimiu, czy w filiach obozu w Oświęcimiu, na przykład w Świętochłowicach. Ten pomnik, proszę Państwa, wybudowano w Stalinogrodzie, bo Katowice na 3,5 roku zmieniły nazwę na Stalinogród. Więc żeby pokazać władzom, jak się demontuje pomnik, to kolega tutaj postanowił zrobić pokaz władzom, że się da i że można. No co, proszę Państwa, w imię Bożym. Już się rusza, rusza. Zrób z przodu, bo normalnie ostrym go z przodu. Już się rusza, bo... To jest, proszę Państwa, przykład, że się da, jak się chce i się nie boi, bo są oczywiście tacy, którzy się nie boją, którzy uważają, że trzeba się bronić. Panowie tam robią, Panowie, to jest policjant! No co pan, będzie okupanta tutaj nam? Niech policja na powierzchni. Proszę Państwa, proszę. No co pan robi? No gdzie pan robi? Panie, tak to dotknął. Policja, opamiętacie. Kompromitujecie się tutaj. Jesteście sfilmowani, sfotografowani i będziecie prędzej czy później ukarani za to. Nikt was tu nie wysłał, nie macie polecenia przełożonych. Zostawcie tych ludzi, oni tu nic złego nie robią. On symbolicznie w ten beton tylko rzucił. Robicie. Policja ma służyć obywatelom. A Idzie spokojnie, panowie, co wy mu robicie? No spokojnie, co wy robicie? Co wy robicie? Mówi, że idzie spokojnie, wy mu łapy łamiecie. O jest! Przeszkadza pan wykonywaniu czynności, proszę się. Nic nie przeszkadza wykonywaniu żadnej czynności. Pan tu przecież niepotrzebnie. Bohaterzy! Co za bohaterstwo! Nożonki na ulicy. Sięgaliśmy na orła i na krzyż, na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. W 1989 roku były drobne demonstracje.
Konfederacji Młodych Ludzi, które zmierzały do usunięcia pomnika. No ale bo wtedy mówiono, jeszcze za wcześnie i zostawmy tą sprawę. Przez całe lata 90. ciągle ta sprawa wracała, były pisane różne petycje. Zobowiązująca zarząd miasta do rozpoczęcia działań w celu usunięcia pomnika z Placu Wolności i przeniesienia go na cmentarz żołnierzy sowieckich w Parku Kościuszki. Tłucie Katowice w sierpniu 1980 roku sygnatariuszem czwartego równie ważnego wielkiego porozumienia społecznego w 1980 roku z komunistami i naszym celem działania już 33 lata temu było dążenie do obalenia komunistycznej dyktatury PRL-u zbudowanej na sowieckich bagnetach. I niestety dzisiaj minęło tyle wiele lat, ciągle jeden z reliktów sowieckiej okupacji ciągle stoi w centrum naszych Katowic. Kto ukradł? Niezwykłe to jest, że po pierwsze udało się wreszcie dopiąć pewnego szczytnego celu, który towarzyszył wielu środowiskom tego miasta już właściwie od upadku systemu totalitarnego, a drugie to taka formuła, która tutaj po raz kolejny wskazuje na to, jaki obrót historia czynić może, jak ten chichot historii wpływa na naszą świadomość. To właśnie dzisiaj kolejna rocznica utworzenia w roku 1955 Układu Warszawskiego, paktu, który był właściwie podstawą takiego zinstytucjonalizowanego sowietyzowania wszystkich państw bloku wschodniego, który powodował, że można było w majestacie prawa na mocy tego aktu prawno-międzynarodowego budować takie nie tylko symboliczne momenty zniewolenia jak te pomniki, ale można było montować bazy, można było wykorzystywać budżety poszczególnych państw na rzecz sowieckiego imperium i właściwie trudno było przyjąć, że był to jakikolwiek akt niezgodny z obowiązującym prawem. Dzisiaj w rocznicę kolejną utworzenia tego haniebnego Układu Warszawskiego możemy powiedzieć, że dokonaliśmy dużego świadomościowego przełomu. O to panu chodzi? Tak. Bardzo słusznie. Czekaliśmy tak długo, aż wreszcie to zlikwidowali. Najwyższy czas. Ale to chyba dosłownie na dniach teraz. Dzisiaj rano. A dzisiaj rano, no tak. Bo ja tutaj jestem dość często i pierwszy raz widzę, że wreszcie to usunęli. Bardzo się cieszę. Co pan na to po tylu latach? Podłość, nic więcej. 500 000 ludzi zginęło za tą ziemię, kurwa, i tak się odpłacamy. Oni nam też odpłacą. No tak, ale oni nam też odpłacili od razu wtedy, prawda? Czym? No choćby wywożąc 100 tysięcy naszych górników na Syberię. Że już o historia nie wspomina. O Akowcach nie wspomnę, prawda? No to trzeba było wtedy to zdjąć, nie stawiać. W czasach stalinowskich? Byłby pan taki odważny? A przekona się pan, że to szkawko nam się uda. Nie pamiętam, jak go stawiali, bo ja nie byłem tutaj w 1945, byłem na Syberii. Dosyć niepotrzebny, no. Stało mnie nie przeszkadza. No ja pamiętam. No. Jak czołg tu stał, to się dzieli. Jak co stało? Jak czołg w stanie wojennym tu stał. Tyle lat. Ja coś panu powiem, no. Mnie to nie przeszkadzało. Wreszcie świeże powietrze. A pan pamięta ten pomnik od jak dawna? Proszę pana, no gdzieś od 30 lat. I cieszę się, że go ściągnięto, wie pan. Powinni wszystkie te pomniki przetopić, proszę pana, i wybudować z tego łuk triumfalny, bo zbliża się stulecie bitwy zwycięskiej z Sowietami, wie pan. I to byłby świetny cel. Będę to wszystko przetopić, proszę pana. Tu chciałbym bardzo gorąco podziękować, korzystając z okazji, panu prezydentowi Uszokowi i władzom miasta Katowice, bo wiemy doskonale, że to nie był łatwy problem, że to był bardzo złożony, wieloaspektowy jakiś czynnik, ale to zaangażowanie wielu środowisk społecznych, tych wszystkich, którzy z taką determinacją dopominali się, i chciałbym jeszcze i to podkreślić, że w granicach obowiązującego prawa, na zasadach, które obowiązują
w systemach państw demokratycznych. No więc to też ważne jest, że udało się bez jakichś wstrząsów, bez niepotrzebnych zawieruch doprowadzić do tego, co musiało się stać. Wreszcie ten symbol totalitaryzmu na Placu Wolności zniknął. I niechże to będzie początek tego, że ten plac będzie centralnym miejscem w tym nie tylko mieście, ale i w województwie, w którym ludzie będą mogli ten oddech wolności czuć. Jakiś czas temu zauważyłem, że tu na którymś z tych bloków był taki napis, no Szpraj, oczywiście Katyń, no ale to jest takie, to jest półśrodek, a to, że zlikwidowali ten pomnik, to już jest cały środek. No, zniknął, to zniknął, nie ma, to nie ma. O, faktycznie zniknął, a dlaczego zniknął? No, decyzja była Rady Miejskiej, że już po tylu latach to radzieccy żołnierze powinni być na cmentarzu tam przy kolegach. Oho. No cóż, może i słusznie. Jestem przekonany, że wracając zarówno do przesłanek, które wypływają z tradycji, jak i z tego, co niesie współczesna historia, uda się zagospodarować. Nie myślę o tym cokolwiek, ale to miejsce w takim duchu, które ono naprawdę będzie się z wolnością kojarzyło. To jest dosyć postaci wybitnych, które powinny tutaj, proszę pana, ale czy na tym pomniku one powinny stać, czy nie trzeba to zrównać z ziemią, żeby się to nie kojarzyło z tymi postaciami bolszewickimi, wiem. Co postawią? No nie wszystko będzie lepsze, bo mogą wymyślić jeszcze coś gorszego, ale uważam, że jest dużo dobrych pomysłów. Dużo dobrych pomysłów. Ja uważam, że to powinno być takie połączenie, znaczy cokół wcale tutaj nie musi istnieć w takim wymiarze, bo on zawsze się będzie kojarzył z tym, co tu na nim stało. Nie jest w moim odczuciu problemem, żeby go rozebrać. Pamiętajmy, że u schyłku wieku XVIII można było rozebrać Bastylię. Te bloki kamienne nie były mniejsze od tych, które stoją na tym cokole, więc to technicznie z całą pewnością nie jest problem. Natomiast oczywiście jest kwestia tego, aby próbować to mądrze zagospodarować, wracając do tej tradycji międzywojnia, a więc żeby łączyło się to z wszystkimi tymi niepodległościowymi i wolnościowymi czynami, jakie miały miejsce na Górnym Śląsku. I uważam, że ten pomysł powrotu do upamiętnienia owego nieznanego powstańca połączony w sposób umiejętny z innymi solidarystycznymi aktami, które miały miejsce na Śląsku, więc myślę tu zarówno o działalności wolnych związków zawodowych i pierwszym tym, że śląskim sygnale tej walki o niepodległość porzucałem, bo to się walki górników i innych środowisk śląskich. To powinien być taki plac, który będzie to wszystko w sobie jednoczyć dla wielu młodych ludzi, jak należy budować tą śląską wspólnotowość i ten solidaryzm społeczny. Tak, tutaj to farba, prawda, która tyle razy była taką próbą wymuszenia różnych zachowań, to widać jeszcze te ślady, prawda, tych różnych działań wcześniejszych. A udało się to zrobić bez jakiegoś wielkiego wstrząsu. O. Tak jest. Prawda, więc to niech tu będzie jako symbol pokoju i prawda tej wolności.